Grzegorz Huda. Druga skarga pani Kędzierzyna Koźla. Skarga na działalność dyrektora Miejskiego Zakładu Cmentarnego w Kędzierzynie Koźlu w zakresie bezpodstawnych pomówień wygłoszonych podczas komisji rewizyjnej w dniu 18 stycznia skierowanych przeciwko firmie pogrzebowej Felsztyńscy. Komisja po dyskusji uznała, że nie jest właściwym organem do rozpatrzenia tej skargi, że skarga ta powinna zostać zgłoszona albo wprowadzona na drogę sądową, a Rada Miasta nie jest właściwa do rozstrzygnięcia tej skargi, ponieważ chodzi o pomówienia, tak się wydaje pani skarżącej, więc tak żeśmy uznali, takie stanowisko komisja przyjęła. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, w tej sprawie pan radny Peczkis chciał zabrać głos. Proszę bardzo. Tak, ja faktycznie byłem jako jedyny przeciw, ale byłem przeciw nie tyle tej sprawie, czyli przeciw temu, że komisja się tym nie zajęła, bo de facto komisja się tym zajęła. To znaczy pan dyrektor zakładu zabrał głos, wypowiedział swoje stanowisko i myśmy tam dyskusję przeprowadzili. Natomiast jestem przeciwny takiemu załatwianiu, a właściwie nie załatwianiu w ten sposób spraw, gdzie komisja de facto wysłuchuje jednej strony, dyskutuje na temat, natomiast za chwilę głosujemy, że się tym nie będziemy zajmować. Ja już pomijam to, czy to było obraźliwe, czy to nie było obraźliwe. Nie rozstrzygaliśmy tego, nie zajmowaliśmy się tym. Osobiście, no nie mówię, nie doszło do dyskusji, więc nie wypowiem teraz swojego zdania, bo do tego nie doszło w ogóle. Ale znaczy nie doszło do oceny w sensie formalnym, czyli nie zajmowaliśmy się sprawą, co zostało przegłosowane. Natomiast mówię, pan dyrektor miał możliwość wypowiedzenia się, został dopuszczony do głosu, komisja wypowiedziała swoje stanowisko, każdy z komisji wypowiedział, a mimo to doszliśmy do wniosku, że się nie zajmujemy tym stanowiskiem. No więc dla mnie jest to pewna, powiem wprost, niedorzeczność i uważam, osobiście jestem przekonany, że nie tak powinna obradować komisja rewizyjna. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pan radny Hudomient. No więc dyskusja toczyła się nie na temat konkretnie tej sprawy i tej skargi, tylko toczyła się na zasadzie, czy komisja powinna się zająć rozpatrzeniem tej sprawy, czy też nie. I po dyskusji na temat, czy komisja jest władna, czy nie, do rozstrzygnięcia tej sprawy, komisja podjęła takie stwierdzenie, że nie jest władna do rozstrzygnięcia tej sprawy, a sprawy nie rozstrzygała. Konkretnie, merytorycznie sprawą się nie zajmowała. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. No myślę, że zanim się komisja dowie, czy jest kompetentna, czy nie, to musi wysłuchać pewnie strony, żeby móc mieć podstawę do podjęcia stanowiska. Jeszcze ktoś z państwa chciał zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę, zatem przystępujemy do głosowania. Kto z państwa jest za przyjęciem stanowiska komisji rewizyjnej, proszę o podniesienie ręki do góry i przyciśnięcie przycisku. Trzynaście głosów za. Kto z państwa jest przeciw, proszę o podniesienie ręki do góry i przyciśnięcie przycisku. Cztery osoby. Cztery. Kto z państwa się wstrzymał, proszę o podniesienie ręki do góry i przyciśnięcie przycisku. Dwie osoby. Uchwała została podjęta.